Cześć, to ja, Mateusz Bajelski, a to troszkę świadomości o zazdrości. Zazdrość ma dwie formy. Jedna to chęć posiadania czegoś, co ma ktoś inny. Po angielsku nazywamy to envy. Natomiast druga forma to strach przed utratą czegoś lub kogoś, kto jest dla nas ważny. Nazywamy to jealousy. Skąd pochodzi to uczucie zazdrości? Głównie pochodzi to z niskiego poczucia własnej wartości, z braku znajomości samych siebie. Ponieważ jeżeli nie wiesz, kim jesteś i nie znasz swoich pozytywnych cech, to trudno jest je pielęgnować. I prowadzi to do obaw i iluzji tego, że nie zasługujesz. I skąd to powstało? Skąd to się wzięło? Powstało to ze wczesnego dzieciństwa. Najczęściej w momentach, gdy twoi rodzice porównywali cię do kogoś innego i zamiast pielęgnować twoją wartość, to pielęgnowali brak twojej wartości. Więc wybacz im, ponieważ oni sami nie wiedzieli, jak to robić, nie wiedzieli, jak inaczej mogą cię zmotywować. I kiedy spojrzysz na to uczucie zazdrości, to samo w sobie ono nie jest złe, ponieważ wskazuje na twoje braki, wskazuje na braki w samoakceptacji, na braki w znajomości samego i samej siebie. A kiedy to zauważysz i zaakceptujesz, to możesz wtedy to bardzo łatwo zmienić i poznać siebie na nowo. Więc jeśli chcesz poznać to, kim naprawdę jesteś, daj mi znać i porozmawiajmy o tym, jak możesz to dla siebie zrobić. Cześć!